też. To na początek mam takie pytanie na rozluźnienie atmosfery. Czy pan Wojciech Kowalczyk znajduje się już na terenie jakiegoś zakładu karnego za te jego karygodne dosłownie słowo o piłkarzach Legii? Nie wiem, aczkolwiek rozmawiamy w sobotę koło godziny 13:40. Widziałem go dzisiaj rano, bo był w programie Stan Futbolu. Ja miałem przyjemność prowadzić poranek w radiu Weszło FM, także minęliśmy się. Pytałem Kowala, z jakim dżemem lubi kanapki, ewentualnie, żebym mógł mu wysyłać. No ale nie, no, na razie się nie znajduje i tak mówiąc szczerze, chyba się tam mimo wszystko nie wybiera.